Państwo, przejdziemy do punktu 5 porządku obrad. Debata nad raportem o stanie gminy Zawichos do życia gminy Zawichos i podpunkty, które się znajdują, czyli między innymi o ludności, o gospodarce, oświacie, pomocy społecznej, bezrobociu, finansach, o których pan skarbnik pewnie powie więcej, sądectwach, o strategii, o realizacji tych strategii, o imieniu gminy. Nie wiem, czy po prostu omawiać po kolei państwu, zaczynając od ludności. Na pewno tak jak Zawichos, jak i region z powiatu samolotowskiego, jest problem wyludniania się mieszkańców, wyludniania się gminy. Ludzie młodzi wykształceni wyjeżdżają, dostają starsze osoby. Gmina Zawichos nie odstaje pod tym względem. Używa nam około 35 osób co roku. Także naprawdę stoimy przed poważnym wyzwaniem. Jeśli chodzi o gospodarkę, mamy około 137 podmiotów gospodarczych. Zaufania i podjęcie uchwały. Odczytam uchwałę. Uzasadnienie. Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2018 rok sporządzone na podstawie artykułu 267 ust. 1 punkt 1 i artykułu 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869. Przedłożone zostały w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach przez właściwy organ z zachowaniem terminu określonego w ustawie. Sporządzone sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalno-prawne wynikające z rozporządzeń ministra i są zgodne z uchwałą budżetową po zmianach. Zaplanowane dochody budżetu gminy zrealizowano w 95,7% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody własne gminy zrealizowano w 98,73%. Stanowią one 26,53% dochodów ogółem wykonanych w 2018 roku. Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych stanowią kwotę ogółem 1,277,168,38 zł. I wzrosły w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego o kwotę 145,148,65 zł. Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wynika, że gmina podejmowała czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych. Plan wydatków wykonano w 91,95% w stosunku do wydatków planowanych, w tym realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 62,59% i wydatków bieżących 94,96%. Na podstawie sprawozdania RBNDS, sprawozdanie o nadwyżce deficycie sporządzonego na koniec roku budżetowego 2018 roku, stwierdzić należy, że wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących, co spełnia wymogi artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń burmistrza nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami artykułu 254 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2018 roku stanowi nadwyżką budżetu w kwocie 622,656,29 zł przy planowanym deficycie w wysokości 151,398,17 zł. Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 251,398,17 zł zrealizowano w 100% i w całości były to przychody uzyskane z tytułu wolnych środków. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 100,000 zł i zrealizowano w 100%. Z danych wykazanych w sprawozdaniu RBZ, sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 4 450 000 zł i w całości stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe. Skład orzekający stwierdził, że dane przedstawione w części opisowej i tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok co do zasady odpowiadają danym wynikającym ze sprawozdań budżetowych zarówno w zakresie planu, jak i wykonania. Mając powyższe na uwadze, należało postanowić jak następnie. I pouczenie, na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o regionalnych listach rachunkowych burmistrzowi miasta i gminy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, podpisała przewodnicząca składu orzekającego Iwona Kurła. Dziękuję. Chciałabym Państwa poinformować, że Pani Skarbnik zapoznała nas z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, to jest punkt 9 porządku obrad. Natomiast bardzo bym prosiła o powrót jeszcze do punktu 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Ale to było szczegółowe. Jeszcze raz mam przedstawiać się do tego sprawozdania. Jest to porządek obrad. Może kilka słów, bardzo proszę, chodzi o mieszkańców, którzy oglądali sesję. Więc tak, sprawozdanie finansowe za 2018 rok składa się z następujących elementów. Z bilansu z wykonania budżetu gminy Zawichos, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansu poszczególnych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane jednostkowe rachunku zysków i strat poszczególnych jednostek budżetowych gminy i zakładu budżetowego, łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane jednostkowe z 2018 roku, łączny stan funduszu wszystkich jednostek wynosił 18 345 982 zł 10 groszy. Zrealizowane wydatki budżetowe wyniosły 18 796 695 zł 69 groszy, zaś środki na inwestycje 1 189 067 zł 57 groszy, a inne zwiększenia 86 473 zł 50 groszy. Zmniejszenia funduszu to kwota 21 290 109 zł 79 groszy. Na te zmniejszenia składają się zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 19 450 794 zł 51 groszy, przekazane dotacje i środki na inwestycje w wysokości 1 750 559 złotych 19 groszy, rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły w kwocie 21 106 zł 9 groszy, wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie 67 650 zł. W wyniku zwiększeń i zmniejszeń stan funduszu na koniec 2018 roku wyniósł 18 442 604 zł 59 groszy. Ostatni element sprawozdania finansowego gminy Zawichos to informacja dodatkowa, która zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz inne uzupełniające informacje, w tym omówienie przyjętych zasad rachunkowości. W informacji dodatkowej są zawarte dane o stanie środków trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych, o wartości umorzenia oraz o wartości netto, takiej, która jest wykazywana w bilansie. Wartość brutto środków trwałych na koniec 2018 roku wyniosła 34 850 692 zł 89 groszy, natomiast wartości niematerialnych i prawnych 349 312 złotych 20 groszy. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 220 zł, wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów 7173 zł 45 groszy. Wartość posiadanych akcji i udziałów 11 417 zł 53 groszy.
Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec 2018 roku wyniosła 2 088 844,62 zł. Zobowiązania długoterminowe to jest dług kredytu bankowego w kwocie 4 450 000 zł, powyżej 3 lat do 5 910 000 zł, powyżej 5 lat 2 315 000 zł. W informacji dodatkowej wykazano również kwotę 235 064,28 zł wypłaconych świadczeń pracowniczych, to jest ekwiwalentów nagród jubileuszowych. Przechodzę teraz, proszę Państwa, do skrótu sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Więc budżet gminy Zawichost został uchwalony. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawichost za 2018 rok, paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o głosowanie nad projektem uchwały. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwko, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta. Kolejnym punktem jest punkt 9, który przemówiła Pani. Przywodzenie i odwodzenie siłowni, dwie motopompy użytkowane przez OSP, 27 zestawów komputerowych na stanie urzędu oraz zestawy komputerowe na stanie jednostek organizacyjnych gminy, kserokopiarka, dwie maty z narożnikiem, zestaw zabawowy w Dziurowie, bocianie gniazdo w Dziurowie, stolik szach, ulica Plażowa, klimatyzator szarp, urządzenie wielofunkcyjne szarp, urządzenie wielofunkcyjne OKI, 3 klimatyzatory KW, 4 klimatyzatory KW, 3,5, tamte 2,6, zestaw do głosowania elektronicznego wraz z systemem do transmisji wideo, urządzenie będące na stanie jednostek organizacyjnych gminy. I kolejna kategoria, środki transportowe, samochód Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy w Zawichoście, samochód pożarniczy PSP Star, przyczepa specjalna OSP, łódź ratunkowa wraz z przyczepą samochodową podłodziową dla OSP, łódź motorowa przeznaczona dla wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Zawichoście, samochód pożarniczy Volvo, schodowa z Łosienicowy, środki transportowe będące na stanie jednostek organizacyjnych gminy. W 2018 roku zrealizowano przebudowę, zabezpieczenie dla wąwozu lesowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krapanów na działce o numerze ewidencyjnym 285 odcinek o długości 214,5 metra bieżącego. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 111 591,45 zł. Zrealizowano przebudowę odcinka o długości 250 metrów bieżących w miejscowości Zawichost. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 71 159,93 zł. Przebudowano odcinek drogi o długości 170 metrów bieżących w miejscowości Podszyn na działce o numerze ewidencyjnym 493,508. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 63 804,63 zł. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku klubu seniora w Czerzowie Szlacheckim i wartość zadania wyniosła 10 200. Wymieniono pokrycie dachu na budynku remizy OSP w Piotrowicach. Wartość zadania wyniosła 24 931,91 zł. Wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej po 55 288,26 zł. Obiektów inżynierii lądowej i wodnej 10 288 103,27 zł. Urządzeń technicznych i maszyn 50 800. Zespół Szkoły Przedszkola w Zawichoście na swoim stanie ma środki trwałe na wartość 1 932 076,07 zł. I na tę wartość składają się grunty o wartości 8023,80 zł. Budynki o wartości, chodzi o budynek szkoły, 1 344 113,43 zł. Budynek przedszkola 504 767,28 zł. Garaż 35 924 zł.
Patelnie elektryczne 8624,80 zł. Wyzmywarki 12977,76 zł. Oraz tablicę interaktywną o wartości 17645 zł. Zespół szkoły i przedszkola w Krzyżowie Szlacheckim ma wartość środków trwałych wynoszącą 1 293 927,36 zł, z czego wartość grudniów 8600, wartość budynku szkoły 1 138 016,33 zł, wartość budynku gospodarczego 25 563,80 zł, ogrodzenia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 869. Komisja rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zawichost w dniu 21 maja 2019 roku udział wzięło 4 członków komisji przy 5-osobowym jej składzie. Wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Zawichost przyjęty został w głosowaniu jawnym 4 głosami za. Skład orzekający, biorąc powyższe pod uwagę, uznał, że komisja po zapoznaniu się z danymi wynikającymi z artykułu 270 ustawy 2 ust. 2 ustawy o finansach publicznych